ciągu dwóch najbliższych poniedziałków, 30 marca i 6 kwietnia 2020 roku, placówki ZUS będą czynne do godziny 15. Nadal sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są dostępne tylko w ramach wydzielonych stref, w których klienci mogą samodzielnie składać wnioski do przeznaczonych do tego skrzynek bez kontaktu osobistego z pracownikiem ZUS. O szczegółach informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku. W ciągu dwóch najbliższych poniedziałków, 30 marca i 6 kwietnia, placówki ZUS będą czynne do godziny 15. Nadal sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są dostępne tylko w ramach wydzielonych stref, w których klient może samodzielnie składać wnioski do przeznaczonych do tego skrzynek bez kontaktu osobistego z pracownikami ZUS-u. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszych klientów, a także naszych pracowników. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z infolinii telefonicznej, maila, listu lub skorzystać z portalu PUE ZUS. Klienci zakładu mogą przesłać pytania mailowo pod adres cot@zus.pl lub przez formularz zapytania ze swojego profilu na platformie usług elektronicznych. Do dyspozycji klientów jest również nasza ogólna infolinia. Konsultanci obsługują ją w dni robocze w godzinach od 7 do 18. Dodatkowo w związku z epidemią koronawirusa ZUS uruchomił 3 nowe infolinie. Jest osobny numer dla spraw zasiłkowych, osobny dla przedsiębiorców i kolejny dla osób zainteresowanych tematem odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczych. Dodatkowe infolinie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Prawdziwe oblężenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może nastąpić po uchwaleniu przez Sejm pakietu ustaw określanych jako tarcza antykryzysowa. Jeśli zostaną uruchomione nowe skrzynki lub infolinie, znajdziecie Państwo te informacje na naszej antenie, na stronie tvsuwałki.pl oraz na naszym Facebooku.